Ale słuchajcie, moi drodzy, po pierwsze to... Nie chcę, płuca mnie zepsuta. Ja też nie chcę. Po pierwsze, to jest legalne. Po drugie... Ojej, ja dziękuję. Ty masz spróbować. Egzotyczne. Smok! Ale super. O! Jaki egzotyczny tytoń. Taki cytrusowy. O, kocham. Chcesz spróbować? No. Weź swój. Płynę, Kamilę. I dojarać. Hej! O Boże, będę dojarał. W imię Ojca i Syna. Nóżka na nóżkę? Nóżka na nóżkę, to zapomniałem o tym. Będę musiał zrobić korektę. Palce? I nosem. To jak wyśniewki. Na scenie. Akurat... O, super! Paulinka, chciałam zapytać, co tam u ciebie, jak tam, bo powiedziałaś, że chyba zdecydowałaś się na zmianę w swoim życiu. Oczywiście, postanowiłam się rozstać. Aha, i ten quiz, o którym mówisz, to jest quiz, który ma wyłonić twojego chłopaka, tak? Tak. Nowego, tak? Dokładnie. I na czym on będzie polegał? Kogo tu wybierasz? Jakieś tam zadania dla chłopaków, takie zadania takie. A kto bierze udział w tym quizie? Ja. Wszyscy chłopaki. A proszę jednego. Wszyscy chłopaki. Wszyscy. Z grupy. W tej grupie jest Tomek, a on ma partnerkę chyba, tak? No tak. No to my chyba we dwójkę. We dwójkę. Chyba w stawce zostało dwóch zawodników teraz. No tak. Zobaczymy. No. Zobaczymy, kogo pierwsze wybierze, to jedno. A gdyby wybrała ciebie? No, ja nie mówię ogólnie. A gdyby wybrała ciebie, Paulina, to co? No, ja bym jednak razem padł. Przepraszam, muszę ten wejść. Na razie proponuję, żebyśmy wszyscy ochłonęli. Skończyło się. Jej twarz rozpłakała. Co ty powiedziałaś? Tak. Tak jak ja do ciebie. No to tak, moja wina. No, twoja wina. I teraz musisz pójść do Agnieszki i przeprosić ją. Chodź. Boję się. Chodź, pójdź ze mną. Chodź. Poczekaj.